Proszę Państwa, tak, może tytułem wstępu, w związku z tym, że na projekcie dotyczącym ulicy Gwieleniec została pewna kwota pieniędzy i próbujemy te pieniądze ratować, jak Państwo wiecie, one są jako środki inwestycyjne zapisane w budżecie miasta, próbujemy to przerzucić na remonty. Jak nam się uda, no to uratujemy, czyli wykorzystamy te pieniądze. Konsekwencją tego, tej zmiany, no niestety są aż 4 uchwały, które musimy podjąć. Bo to są... Wyratujemy kwotę 12 tysięcy. 4 uchwały. I muszą być 4 uchwały, bo jak wiecie Państwo, to jest pisane na WPF-u i to pociąga za sobą taką konsekwencję. Czyli zaczynamy. Pierwszy projekt uchwały jest to budżet zarządu. A jeszcze może wyjaśnienie, dlaczego zarząd, nie komisja. Dlatego, że do końca trwały, że tak powiem, z ekipem rozmowy jeszcze dzisiaj pewne rzeczy były uzgadniane, dlatego no, komisja nie zdążyła po prostu się spotkać. I zrobił to zarząd dzisiaj na swoim posiedzeniu. Więc projekt uchwały propozycja zarządu z dnia 23.10.2013 w sprawie korekty uchwały nr 559 pomocy przez 2013 w sprawie dzielnicy ustnej dnia 15 maja 2013 roku w sprawie korekty uchwały nr 443 łamane przez 2012 Rady Dzielnicy Ustnej z dnia 19 września 2012 roku w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy Ustnej Techniki do realizacji w latach 2013-2014. No niestety drugi tytuł, ale taki to musi być wszystko dokładnie wyjaśnione. Paragraf pierwszy. Merytoryczna regulacja sprawy, paragraf pierwszy. Paragraf pierwszy uchwały nr 559/2013 roku Rady Dzielnicy Ustnej z dnia 15 maja 2013 roku otrzymuje następujące brzmienie. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa ulicy Gwieleniec na działkach 78 łamane przez 8 i 78 łamane przez 9 obręb 35 zgodnie z poniższym zestawieniem. Budowa ulicy Gwieleniec na działkach 78 łamane przez 8 i 78 łamane przez 9 obręb 35 od istniejącej ulicy w rejonie budynku nr 31 do końca budynku nr 13. Realizatorem jest zarząd infrastruktury komunalnej i transportu. Cel zadania, realizacja inwestycji polegającej na budowie drogi, która znacznie ułatwi dojazd wielu mieszkańcom do miejsca zamieszkania. Lata, w których to chcemy realizować, 2013-2014. Fazy realizacji inwestycji. 2013 rozpoczęcie opracowania koncepcji i projektu ulicy. 2014 zakończenie opracowania projektu i realizacji budowy ulicy. W 2013 roku przeznaczamy kwotę 8 tysięcy, czyli w tym zadanie powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych za oświetleniem. W 2014 roku kwota 400 tysięcy, zadanie powierzone z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych za oświetleniem. Paragraf 2 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania zarządu 3-0, przeciw 0, 3. Uchwałę podejmie się w związku z koniecznością wykorzystania pozostałych środków finansowych. Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Myślę, że kolega wszystko tutaj nam przedstawił, także pytań nie ma, zatem podobno do głosowania. Ten projekt uchwały, kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Ja ze sobą uchwałę i kolega.